Siemanko, dzień dobry, wieczór. Po kawie mam takie wiksy. Madonna. Nie, ale wiksy na pewno. Dobra, robimy kolejną dawkę quizów. Te quizy na pewno już wyślę, bo raz zrobiłem taką akcję, że były tylko pytania odnośnie piłki nożnej, a ona się nie zna na polskiej reprezentacji. Tak, jego kolega z klasy pięknie mnie to popierdolił. Tak, więc teraz będą quizy o wszystkim, żeby kurna nie było, że tylko ja się tu mądrzę. Au! Nie szkodzi. Ja ci nie byłam tym? Tak. Przepraszam! Nie szkodzi. Nieważne. A więc tak, pierwszy quiz, do której postaci zanim ma coś podobna. Czyli to jest już bardziej dla ciebie quiz, bo co w sobie cenisz? Bo cię pojebem. Ale tu ja się nic nie odzywam. Dobra, cenię sobie swoją popierdolną szczerość. Jaka jest twoja największa wada? Niepunktualność, koniec, brak wiary we własną możliwość, lenistwo, upór. Ale ja mam te wszystkie cechy i dobrze mi z nimi. I niepunktualność w sumie. Czym się Intar Arasz? Rin! Cześć. Kurwa, nauko. Czymś innym. A jakaś sztuka? No, a anime to nie sztuka? Nie. Ty zazwyczaj robisz piątkowe wieczory. Śpię. Boże. Hej, nie ma, że się z kimś spotykam. Dobra, śpisz, wiem. A nie, spotykam się z przyjaciółmi. Kurwa. Jaki jest twój ulubiony kolor? Po malancie, opiertamy. Czy jesteś... Co jest twoim atutem? Nine! Oczy. Uśmiech! Nie, oczy. A co z ustami? Ciągle je malujesz. Ja pierdolę, ale oczy też. Które buty ubrałabyś na ważną dla ciebie randkę? Nawet nie patrzę. To musi być efekt zaskoczenia. Nie wiem, co wzięłaś, ale okej. Okay. Kurwa, koturny. To jest dla ciebie najważniejsze. Ty w koturnach jeszcze cię nie widziałem. Bo kurwa, muszę kupić koturny, ale lubię tak to. Tak, żeby troszeczkę poczuć się wyższa od mężczyzny. Nie, bo po prostu ładnie wyglądałem do bilu. Nic dla tych, ty sama dokładnie. Boże, co za tamskość. Wyznałabyś swoje uczucia chłopakowi? No. Chciałabyś spotkać się swoją nadprzyrodzoną istotę. Wiem, że jesteś nadprzyrodzoną istotą. Dzięki, kurwa. Podlecisz jego połówkę? Nie. Nie i bardzo dobrze. Wzięłaś to? Jezu! Heroinę! Na mezji jesteś skromna, nieśmiała i czyli wydało się, bierzesz heroinę. Nie czekam cenik, bo za nie mogę. Jeszcze zostało mi się za to, który, że... Którym kwiatem jesteś, który został teraz kolor, boję. Który został koloru wybierzesz? Niebieski i fioletowy. Widziałam, kurwa. Jak opisałabyś swojego przyjaciela? Kurwa, Imper! Łeza! Twój przyjaciel to... O, to jest ten! Mungo tak właściwie chyba. Spoko. Ej, tu jest dosłownie jakby opisał cię przyjaciele. Opisajcie przyjaciele twoi. Seksowny. Tak, grzeczny na pewno. Czemu to jest Łeza? Nie wiem, czy bym się buntował, a daj szalonego. Jesteś pierdolnięty. No, czyli szalony. Masz drugą półkę? Tak. No niestety. Ja nie skłamę jak ty. Jakie masz plany na wakacje? Zwiedzić jak najwięcej miejsc. Sorry. Jakie jest twoje hobby? Flirtowanie. Masz? Ostatnio. Który chciałbyś być mięć zwierzaka? Kotka. No kotka. Róża. No wiedziałem. Jesteś romantyczny i czemu ja wiedziałem o tym? Jaki zawodnikiem? A to dla mnie, dziękuję. Lubisz biegać po całym boisku, czy bardziej stać na obronie? No, czekaj, podawać, stać pomocy... podawać, stać w pomocy. Wchodzisz sam na sam, tuż obok ciebie wybiega twój kolega z drużyny, co robisz? Podaję mu. Twój bramkarz jest sam, do piłkarzy, co robisz? Czekaj, twój piłkarz, bramkarz jest sam. Jak najszybciej wrócić pod bramkę i podać bramkarzowi. Twój kolega zużyje, pośrodkuje z rzutu różnego, co robisz? Wybiegam z pola karnego, licząc na dobitkę. Jesteś na połowie, twój kolega z zespołu nie wysuwa. Się wysuwa, a co robisz? Kurwa, jaka poza. Ale taki szczegół.
to pierwsze. Zostałeś sfaulowany na polu karnym i sędzia odgwizduje 11. Co robisz? Sam ją strzelam. Wygląda kapitanowi. I też nie umiem tego mówić. Schweinsteiger. O Boże. Potrafisz dobrze podawać, dzięki tobie twój zespół potrafi rozegrać coś w środku pola. Jaką magię posiadasz? To teraz ty. Na początek jaki jesteś? Inny. A ty lubię, jaki kolor lubisz? Pomarańczowy. Czego nie pochwalasz? Nie po arogancji. Co robisz robić w wolnym czasie? Słuchaj muzyki. Ja bym chciał pić. No. Co lubisz jeść? Ciężki wybór. Pizza. Wybierz sobie najpiękniejszy obraz. A teraz obraz chyba ci smuci. Żaden mnie nie smuci, wszystkie mnie cieszą. Top. Najmniejszy pokój. To. Który film najbardziej się podobał? Jezu Chryste. Lucy! Boże nie! Harry, to jest tak marno! A tak widzi więcej. Mr. Impossible. Magia kontrolowania marionetek. Boże! Potrafisz kontrolować marionetki nawet na odległość. Wspaniała moc. Chujowa. Wolałabym bagie płomieni. Twój ulubiony film. Jak coś będzie. Czy dalej... Czekaj. Coś co serio widziałem dalej. Wyżej. A daj Zorro. Ty Zorro oglądałeś. Najładniejszy pokój. Niebieski pewnie. O, widzę wieżę Eiffla, to dawaj. To jest różowe. Walić to. Ja pierdolę. Smuteczek. Ten na dole po środku. Piesek? Nie. To? Dobra, tamto jedno. Piesek, co nie? No właśnie tak. Najładniej. Najładniejszy obrazek. Co się jeszcze pierwszy? Czwarty. To? Tak. Żarcie ulubione. Zaboszczek. Ja pierdolę. Co robisz w wolnym czasie? Ci się zaznajomymi osobiście mnie spotkasz. Dawaj pierwsze. Mówię. Chociaż grać też mógłbym, ale... Czemu nie pochwalasz? okrucieństwa. Ja jestem okrutna. Ale nie, ty jesteś inny. Ulubiony kolor niebieski, ja już to wiem. Na początek jaki jesteś? No rozważny to ja nie byłem dzisiaj. Nieważne. Towarzyski. Magia życia. Tworzysz życie w nieożywionych przedmiotów. Gratulacje na osobne moc. Okej, do którego kabaretu powinieneś tam łączyć? Lubisz oglądać kabarety? Skorpio? Ja bym powiedział tak i nie, ale dajmy tak, bo niektóre czy są... Czy ktoś ci już mówił, że jesteś zabawny? Nie. Jaki jesteś? Miły. Jaki jest twój będę kopał? Nawet to byś na siebie ubrał. Jestem chłopem. Kurde. Czy wiesz, jak będzie twój wynik? Nie. Kabaret Smile. Jezu. Ja bym dała młodych panów osobiście. Możliwe. Nie, ja bym się ubrała w coś innego. W to. Chociaż nie. W to, bo to łatwiki. Fioletowy, jestem Bebreda, moja brazoletka, ale okej, to taki szczegół. Ale właśnie pokazałeś, że jesteś Bredda. Czy ktoś już mówi, że jesteś zabawny? No. Alicja. No. Odnalazłabym się środnik. Boże. Jak potoczysz twoje lasy w krainie zwierząt? Jaki złodziutki Fenek! Fenek jest pustynny. Budzi się w szopie. Nie ma w niej nikogo. Gdy się otrząsa, zauważasz w kocie małego Fenka, który najwyraźniej śpi. Gdzie ja jestem? Kim jest ten maluch?
Nie. To? Drugie. To. Nie wiem, jaki słodki. Lis pusty nagle znika. Zdziwiłaś się, byłaś trochę zadziwiona. Zadziwiony, dobra. Nagle w tym samym miejscu pojawił się rudy lis. Witaj, mówi. Jesteś w magicznym krainie zwierząt. Nie bój się. Boże, rudy skurwie. Ty dokończysz ten quiz, bo to jest bardziej do ciebie. Ciobodź! Trzecie. Niestety mogę cię wprowadzić tylko z tej szopy, mówię, i nagle znajduje się na łodze, zbiera się. Zbierają się chmury. Boże, jak to brzmi. Chodziło widzisz taki widok. Łolol. Jaka faza! O Jezu! Kotek! Nie, chmury! Serio? Moje buty. Ja pierdolę. Ty, Krzysztof, nie odpowiada ku twojemu zdumieniu, zaczęły padać deszcz psów. O twoje ramiona wpadły. Wpadły dwa labradorki. Jakie soniutkie! To drugie. Psiaki piszą, prosimy, nie rób nam krzywdy, nie zrobię, odpalę. Aż nagle to zaraz zbyt koszbilka. Jaki słodki. Trzecie. Wyzywała tachę. O kurde, ściuchy. Nie przejrzyjesz. Jakie ładne oczy! Nagle za krzaką wyskakuje dwójka kociaków. Nie są przyjazne nastawione. Jakie? Jak to kot? Właśnie. Opa, przepraszam. Ty pewnie przeżyjesz, że ja to wiem. Nie, nein! O, dwa labradorki. Nie. Te gryzki są fajne. No, lwiątka też. Lwy rządzą. Nie, właśnie dlatego mówię, że to tak się skończy. Spotyka się za bardzo, się Polku powiada o tobie, jeszcze zwierząt zostaje. To jest to, że ja zwierząt nie mam. A ja kocham zwierzę. No właśnie dlatego pojebasz i wychowujesz. To jest różnica. Rudy skurwiel. I to, ten quiz się akurat udał, bo jest prawdą. Jedno i drugie. Jak naturalną istotą skrywasz w sobie. Uuu, jaki ładny. Sorry. Jaki jesteś? Jesteś pierdolnięty. A jest? Nie, pierdolnięty nie. Ale szalony jest. A nie, nie ma szalony. Nie do zatrzymania. Ty jesteś ułomny, ale okej. Dobra, żartuję, dawaj tego. No, przyjacielski? Magiczny. Jesteś pierdolnięty, czyli przyjacielski. Twój żywioł to. Coś, co jest niebieskie. Woda. Woda, tak, bo jestem znawcą wody. Tak, domyślało się. Wiecie, mój przypadek to jest ogień, ewentualnie księżyc. Mówisz... Niebieski. Kurwa, ja to wiem. Twoja bruni. Łuk. Coś... Introwertyk czy ekstrawertyk? Czekaj, to było już kiedyś to pytanie. Introwertyk to osoba chyba, która woli być sama, a ekstrawertyk jest... Ekstra to miało być, właśnie, dobrze. A czekaj, weź telefon i to sprawdź. Gdzie mam telefon i... Dobra, to odpalimy nową kartę i to sprawdzimy, okej? Okay? Pierdalej. Ekstrawertyk, czyli lubicie być z ludźmi, a introwertyk wolicie być sami. No to ekstra, mówiłem ci już. Ekstra. Weź zwierzaka. No co kot, to kot, jesteś wróżka! Właśnie o to chodzi. Boże, to takie śmieszne. Jaka postacia naturalna byłabyś w anime? To też trzeba sprawdzić. Nie. Tak. Nie, morda. Będzie chciał quizów. Wybierz zwierzę, czemu to jest puma, to jest lew. Puma. To jest lew. Puma jest czarna. To błąd jest. Ciężki wybór, ja bym wybrał. Boże, kobieto, ty masz tyle zwierząt w domu i jeszcze nie chcesz się zdecydować. Nie, to Tarek. No ja bym wybrała wilka albo liska. Ale chyba jedna wilka. Introwertyk? Ja. Zamknij mordę. Mazurki? Nie, kiełki w sumie. Ciężki wybór. Fiolet? Płomień? Tajemniczy. Wampir! Jest sobie to wykrzyżowy wampir. Swoje wampiry to demony. Jaki jesteś? Jaki ponury kot! No jaki jesteś? No towarzyski, no standardowo. Tak, chlejesz. Lubisz biegać? Ty lubisz. Tak.
jasne. Chociaż myślałem też na trzecim, ale... Przykro mi, nie ma tu ulubionego koloru twojego. Kuwa. Daj w takim razie też biały. Nie widziałem, że już biały. To zaraz by zażar. Ty, to mięso. Mięso i jeszcze raz mięso. Lubisz słońce? Ty uwielbiasz. Tak jak każdy. Chyba ty. No. Kto lubi, to lubi. Jak jesteś człowiekiem? Ja bym siebie widziała. Przyjacielski. Patrz, jaki ładny obrazek. Wall, też widzę. Czy lubisz zwierzaczki? Mogą być. Jakie mogą być? No ja nie mam zwierzaków u siebie. Jesteś lwem! O! Ja kocham lwy! Kres sobie lwaki, ty wychodzisz z siebie właśnie, bo obrykazujesz. Zawsze mówisz ostatnie słowo, jesteś silny, wytrwały, a także opiekuńczy. Z tym pierwszym bym polemizował, ale drugie i trzecie to prawda. Kurwa! Nienawidzę cię! Zamknij mordę! Podpierdoliłeś moje zwierzę, kochane. Kocham, że... Ty też będziesz miał lewa, bo ten quiz będzie zabagowany. Nie? Zobaczymy. Zamknij mordę wreszcie, bo ci jebnę. Hej, kobieto, nie gryźli. Też mięso. Ale ja lubię czarny. Nienawidzę biegać. A ja jestem ciekawska. No, Boże! Wiedziałem, zabagowane. Ale ja jestem living demonem, to się zgadza. Bohaterką. Czyli dla ciebie. Znaczy moc standardowego pytania, jesteś kobietą czy mężczyzną, czyli nie do końca. No wiesz ty, jaki jesteś? Jakie ładne! Niezwykły. Ty ci pierdolnięty. Niezwykły. Zamknij mordę. Jaki jest twój ulubiony kolor, jakie to ładne. Czy nawet na trudniejszych starcach nie opuszczasz swoich przyjaciół? Tak. Gdzie to jest? A, zawsze jeszcze nie mogę. Mogę się zobaczyć. Co lubisz robić w wolnym czasie? Tak bardzo. PlayStation. No kurczę, dzień innym, Boże. To ja. to ostatni. Jaka jest twoja ulubiona gra, jeśli... Dobra, tak. Już, okej. Okay. Jezus, Wiedźmin! Bym tutaj rywalizował z Wiedźminem, Mortal Kombatem i Tomb Raiderem. Ty grałeś w Tomb Raider? No nagrywałem najnowszego nie, z 13 roku. Nie, mam gdzieś tak nagrywasz. Wieś jak nie, daj Mortal Kombat. Ło. Tak. Jaki masz styl, jeżeli jesteś chłopakiem na czacie, jaki podoba ci się u dziewczyny? Wybierz kurwa źle, no mój styl to dostaniesz w mordę. Dobra, podpalić to albo to. Może inny, żeby nie dostał popaszczy. Nie inny. To... A jak najbardziej lubisz fryzurę, jak jeśli jesteś chłopakiem, to zrób tak jak wyżej. Ja chciałem kucyki, ale będą mi dobrze teraz rozpuszczone. Mogą być. Jest się jak raz tam rajd. Jeszcze! I łuk! Jezu! Legolas! Tak bardzo. Dobra, ja jestem laską, ja wolę rozpuszczone. Styl też wolę inny. Gra Mirror Edge. Tak. Grałaś? No. Biegałaś po dachach? Fajna gra. Jezu! Masz ją? Ta, o dziwo. Na innym koncie original mam. Masz mi dać po nagraniu tego pograć. To zainstalować trzeba, ale... No to masz zrobić. Okej. Tiamo? Tiamo. Nie powiem wam, co to znaczy. We włoskim znajdziecie to słowo. Fila. Czy... to już jest łatwiej, ja opuszczę swój przyjaciół. Lubię ich wszystkie, ale bez przesady, jeśli ma być 4. Nie ma fioletowego, to czarny. Jakby się nie zabagowało. Fila, jaka ja jestem? Wredno. Jestem kobietą. Aaaa, i coś Jezu, jak... trafiło! Jestem jak Fajero Rage! I coś tak, kurwa! Ja nie ćwiczę na błepie! Parkour też mogłabyś ćwiczyć. A chciałabym. Poważnie. Wol. Którymi ci psami jesteś? Jesteś optymistą, realistą czy pesymistą? Ty to jesteś optymista. Optymista pełną parą. Jaki masz kolor kłaków? Ty jesteś blondynem. Dziękuję. Ale nie takim mocnym. Ale masz. Wiesz, kompletne ubranie. Pierwsze. Ty? No a co? Dobra, facet taki coś może ubrać w sumie. Chociaż oprócz tego szalika. No te spodnie, taką koszulę, trampoki i okulary może. Okulary bym też odrzucił, bo są damskie. Tak się ryj. Wiesz, salon.
Ładny w sumie. Czwarty. Jaki jesteś? Fajny, kurde. Dobra. Nie może być. Czuję pana pora. No laptop. Kurwa, jesień to ja. Naturalnie salony. Jak ci dam salone, cebulaki mają być. Kurwa, jaki polok. Kurwa, jesień. No tak, przecież dzisiaj samotno. Dzisiaj masz swoją ulubioną porę roku. A no fakt. Zapomniałam. No. No kurwa to. Chociaż ja mam leczę naturalnie blond, ale będę farbować. No, dawaj inne. Bo ja będę farbować sobie na złoty miodowy, to się zalicza nie blond. Mówiłam ci o tym debilu. Mówiłaś o czarnym. Ja jestem pesymistą. Masz! Jaki smakiem jesteś? Mnie najlepszy przyjaciółka i cię obgaduje. Co ty na te? Przyjaciel, powiedzmy. Nie przejmuję się. Gdzie to jest? Który smak lodów lubisz? O, ba, czekoladka. Nie wiedziałam, że lubisz od czekoladki. Szkoda, że jesteś zaknął cię twój bruk. Co robisz? Wykupuję drzwi, ja to jest najmocniejsze. No ale też! Co chciałbyś dostać na urodzinki? Przyjaciela forever alone! Już dostałem jedno, to pierwsze. Tak. Tak mnie dostał, jako przyjaciela. U zwierzaka pewnie chcesz. A wiesz, nie pogardziłbym. Upsa jakiegoś. Lato. Lato. Boże! Tak bardzo dla mnie. Kto podarł ci... Kot podarł... Podrapa cię po gębie, co robisz? Wpadam w histerię. Słonym. Jesteś delikatny, chyba że ktoś cię kurwi przysłonowo. To on jakby co był cały czas. Moja kolej. Kot podrapie mnie po mordzie, co robię? No dokładnie. Jaka reakcja? Jesień. Moment, zaznaczyłam to? Tak, przepraszam. Moment. Przyjaciela to ja mam jednego ukochanego. Kurna, mam już kundla i mam szturka. Tego nie chcę. Może jakiś sprzęt z tobie? Nie chcę. Szkoda, że zaznaczyłam ubór. Wypierdalam drzwi. Chociaż nie. Kurwa, nie ma, bo idę mu wpierdolić. Wanilia. Tak lubię lody waniliowe. Moment, twoje najlepsze psiapsi się pogaduje. Słoko, z kim ja będę obgadywać? Go z kim? Jesteś odważny, dostajesz się i jesteś zawsze pewna siebie, jesteś gorzkim przysmakiem dla przeciwnika.